Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj test wosku h2o.net. Wosk, którego jeszcze nie ma w sprzedaży. Propozycja filmu klasycznie z mojej strony, prawy górny róg. Zapraszam do obejrzenia, tam obejrzysz, zobaczysz w sumie aplikację, docieranie, jak w ogóle sprawa miała się z tym woskiem. A jak przebiegł test? I co mi się w nim podobało w tym wosku najbardziej? Zapraszam Cię do dalszej części. Po każdym myciu starałem się pokazać, jak wosk się zachowuje i co w nim jest fajne, taflowanie. Ja jestem pod wrażeniem, naprawdę, bomba. Osuszanie tego panelu, w sumie to tam nie było co osuszać, bo tam woda zjeżdżała na maksa. Powiem Ci szczerze, że jeżeli w takiej recepturze ten wosk wejdzie na rynek, ja sprawdzę go jeszcze na tirze, czy też będzie taflowanie, bo może u mnie się tak zachowuje na tym lakierze, wiadomo, że każdy lakier jest inny. Ale jeżeli on na tirze też będzie taflował, to jak dla mnie to będzie biały kruk, można powiedzieć. Rewelacja. Latem bomba. Osuszanie latem tego auta. Osuszanie latem auta będzie fantastyczne. Miałem powiedzieć za je fajne. U mnie wytrzymał miesiąc. Równiuteńki. Miesiąc i prawie 2000 km. Więc ani dużo, ani mało. Latem myślę, że do 2 miesięcy powinien dociągnąć. Fajnie, że wytrwałeś do końca. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!